Muzeum Południowego Podlasia zaprasza do zwiedzania kolejnych interesujących wystaw. Pierwsza z nich dotyczy tajemnic Bielskiego Zamku, na której to prezentowane są eksponaty odnalezione podczas jesiennych prac wykopaliskowych na terenie Parku Radziwiłłów. To faktycznie wystawa, która odkrywa nam pewne nieznane fakty, pewne nieznane budowle, które kiedyś znajdowały się na terenie Bielskiego Zespołu Pałacowego Radziwiłłów. Wystawa niejako bardzo taka gorąca, dlatego że niemal wszyscy pamiętają, że jeszcze do niedawna te prace wykopaliskowe trwały. Wystawa jest właściwie, trzonem wystawy jest właśnie plon prac wykopaliskowych, które powstały przy okazji nadzorów archeologicznych prowadzonych przez firmę IZIS i Muzeum Południowego Podlasia, a prowadzonych pod kierunkiem pana Mieczysława Bieni, naszego muzealnego archeologa. Wśród najważniejszych eksponatów jest dużo ceramiki pochodzącej najprawdopodobniej z dawnej fabryki fajansu działającej w Białej Podlaskiej. Kolejną atrakcją muzeum jest wystawa fotografii Olgi Bacy pod tytułem Świat zaklęty. Jaki zamysł tej wystawy? Autorka sama pochodzi z Krakowa, a korzenie jej sięgają gór Tatr Zakopanego, tam urodził się jej ojciec, dziadkowie i sięga tak trochę do swoich korzeni, zresztą nazwisko Olga Baca. Pokazuje nam historię jednego wypasu owiec na Podhalu. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest to już w pewnym sensie fragment jakby odchodzącego świata, dlatego ten tytuł Świat zaklęty, ponieważ zawód Baca, zawód Juchas, zawód pasterz to już zawody odchodzące, mijające. Musimy sobie, oglądając wystawę, zdajemy sobie sprawę z tego, że ci ludzie wychodzą ze swoich domów wiosną, wracają późną jesienią. Całe lato praktycznie i cały ten czas wiosny, wczesnej jesieni spędzając na hali, gdzie żyją w takich szałasach pasterskich, pozbawieni praktycznie bieżącej wody, światła elektrycznego i innych przyjemności łączących się ze współczesnym życiem, a to internetu, telewizji. Wszystkie 23 fotogramy pochodzącej z Krakowa artystki oraz eksponaty Bielskiego Zamku można oglądać do 15 stycznia przyszłego roku.